Witam na leśnym kanale, z tej strony Michał i dzisiaj zaprezentuję Wam unboxing smartfona MyPhone Hammer Axe LTE. Jest to wersja kolorystyczna czarno-pomarańczowa. A z tyłu jeszcze więcej opisów na temat procesora, wyświetlacza, pamięci RAM i innych pierdół. Tak prezentuje się pudełeczko, otwieramy, patrzymy co mamy w środku. Jest i oto telefon, nasza gwiazda programu. To badziewie niepotrzebne. Tak oto się prezentuje. Jest naklejeczka. Z tyłu nie mamy dojścia do samej baterii, ale tutaj mamy dojście do karty SIM i karty pamięci. Co my mamy tutaj jeszcze? To niepotrzebne, jakaś karta, co to jest? MyPhone dedykowana, oryginalna akcesoria, bla bla bla. Jakaś podpałka. Okej, co my tu w środku? O, jest kluczyk do klapki z tyłu. Odłożymy tutaj. Co my mamy tutaj jeszcze? Akcesoria i jakąś papierologię. To odłożymy na bok. Co my tu mamy? Hammer Axe, jakaś instrukcja do drilli i karta gwarancyjna. Co my mamy tutaj w akcesoriach? W akcesoriach mamy zestaw słuchawkowy. O, zestaw budżetowy, jest kabelek USB, tak oto się prezentuje, i ładowarka. Tak oto zestaw wygląda. Tutaj jeszcze nadmienię, że ten zestaw słuchawkowy oraz kabel do telefonu są troszeczkę nietypowe, ponieważ mają dłuższe wtyki. A to dlatego, że po prostu mamy tutaj dodatkową warstwę uszczelek. Jest to troszeczkę grubsze i po prostu potrzebuje dłuższego wtyku. Tak oto właśnie prezentuje się zestaw MyPhone'a Hammer Axe LTE. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości zrobię na temat tego smartfona recenzję wytrzymałościową. Podam dokładne parametry, jak to wygląda, jak to się mówi, w praniu. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć.